takie życie dla nas zaplanował. Amen? Paulinka, zgadzasz się? Super, cieszę się. Bóg ma dla nas obfite życie, zwycięskie życie, błogosławione życie. I to się nie zmieniło i nie zmieni nigdy. Jezus umarł na krzyżu za nas, za nasze grzechy. Umarł za nas. Po pierwsze, żeby nam przebaczyć nasze grzechy, ale też również po to, żeby całe błogosławieństwo niebios było w naszym życiu. Kochani, ale wiemy, że różnie w życiu bywa. Przechodzimy czasami ciężki czas. Przechodzimy różne doświadczenia. I wierzę, że w tych doświadczeniach Bóg chce, żebyśmy mieli Jego zwycięstwo. Ale wierzę, że też musimy nauczyć się, jak na podstawie Bożego Słowa w trudnych sytuacjach zwyciężyć i mieć to, o czym Boże Słowo pisze. I mieć zwycięstwo, mieć radość, mieć pokój z Bogiem, mieć odpowiedź na modlitwy. Bóg tego pragnie. Ale wierzę, że my musimy się tego uczyć. I nauczyć, i praktykować. Kochani, choćbyśmy znali całą Biblię na pamięć i mieli ją w najmniejszym paluszku, a nie będziemy jej praktykować, niewiele nam to da. Ok? To jest bardzo ważne. Jest wielu teologów, którzy znają Biblię w tym paluszku, ale przy najmniejszym doświadczeniu padają jak pies Pluto i nie wiedzą, co robić. Dlatego Biblia jest po to, żebyśmy żyli według niej, żebyśmy stosowali zasady, które są w tej Biblii. Duch Święty chce nas uczyć, jak to stosować, jak odbierać błogosławieństwo Boże, które jest tu zapisane w każdym czasie. Amen? W każdym czasie. Okej, kochani, i chciałbym dzisiaj dotknąć się pierwszej rzeczy. Będzie wiele tych rzeczy, które są nam potrzebne, żebyśmy wiedzieli i praktykowali, żeby mieć zwycięskie życie. Żebyśmy wiedzieli i praktykowali. Kochani, to jest tak ważne, praktykować rzeczy, które są zapisane w Biblii. Czynić słowo w swoim życiu. Okej? Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat, na który raz mówiłem w kościele. Nie wiem, ile lat to temu było. Wiele lat. I chyba niewiele z nas pamięta to. Może Monika pamięta. Myślę, że ona pamięta. Ale nie wiem, czy ktoś więcej pamięta. W każdym razie otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział i werset. Zaraz powiem, który werset. Kochani, jak nazywano chrześcijan w czasach Pana Jezusa, w czasach Nowego Testamentu? Jak ich nazywano? Czy ktoś wie? To są ludzie, którzy robią zamęt. Tak, to jest prawda. Co jeszcze? Jak ich nazywano jeszcze? Nazywano ich sektą, tak. Nazywano ich chrześcijanami i to nie było takie ładne powiedzenie, to było bardziej takie pogardliwe w tym czasie. Jak jeszcze ich nazywano? Arek, masz jakieś pojęcie? Nie. Okej. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Paweł, kiedy nie był jeszcze nawróconym człowiekiem, był zawziętym faryzeuszem i ścigał chrześcijan, dostał nakaz. Dzieje Apostolskie 9:14. Niech ja to znajdę. Mam także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Pańskiego. Chrześcijanie w Nowym Testamencie to byli ludzie, o których mówiono, to są ci, którzy wzywają imienia Pańskiego. To są ci ludzie, którzy wzywają imię Pana Boga. I czytamy to w wielu wersetach Nowego Testamentu. Czytamy w Dziejach Apostolskich 7 rozdziale 59 wersecie, kiedy kamienowano Szczepana. Jest napisane w oryginalnym tłumaczeniu, że Szczepan wzywał Pana, wzywał Jego imienia. W pierwszym liście do Koryntian 1:2 możemy sobie otworzyć. Przeczytamy kilka fragmentów.
żebym was przekonał do tego, co mówię. Pierwszy Koryntian. Pierwszy rozdział. I pierwsze dwa wersety. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy co robią? Wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Czyli ci chrześcijanie charakteryzowali się tym, ludzie z zewnątrz odbierali, widzieli, że to są ludzie, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Ok? Otwórzmy sobie 2 Tymoteusza 2,22. 2 Tymoteusz 2,22. Paweł mówi do Tymoteusza, młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, z kim? Z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I znów jest użyte stwierdzenie, z tymi, którzy wzywają Pana. List do Rzymian 10,12, ostatni może fragment. List do Rzymian 10,12. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Pan jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. A więc Nowy Testament bardzo dużo mówi o tym, cała Biblia w ogóle, nie tylko Nowy Testament, zaraz o tym będziemy mówić, że, ale szczególnie Nowy Testament określa chrześcijan jako ludzi, którzy wzywają imienia Jezusa Chrystusa. Teraz, kochani, bardzo ważne, co to znaczy wzywać? W hebrajskim to znaczy wołać wielkim głosem, krzyczeć do kogoś. Jeszcze raz powtórzę. W języku hebrajskim to znaczy wołać wielkim głosem, krzyczeć do kogoś. Wzywanie to nie jest szemranie, to nie jest mruczenie pod nosem, to jest wołanie wielkim głosem. Wołanie wielkim głosem. Krzyczenie do kogoś. W języku greckim wzywać znaczy wzywać jakąś osobę, wołać kogoś po imieniu. Amen? Kochani, i czasami są takie, ludzie znajdują się w kościele i mówią, dlaczego on krzyczy? Dlaczego tamten krzyczy? Dlaczego ona krzyczy? Czy nie można po cichutku? Kochani, pierwsi chrześcijanie charakteryzowali się tym, że oni wołali głośno, że oni wzywali imienia Jezusa głośno. Oni krzyczeli głośno i zaraz będziemy mówić po co, na co, dlaczego, jakie są rezultaty, ale to było głośne. To było naprawdę głośne. Słyszę ciszej. To było głośne, kochani. Amen. To było głośne. I wierzę, że zaraz będziemy mówić o rezultatach, ale że bardzo często my potrzebujemy takiego przełomu w tym. Wiecie, wygodniej jest chować się gdzieś tam i Panie Jezu, ale nie będziemy mieli tych rezultatów, o których Biblia pisze, jeżeli nie odważymy się być głośnymi przed Bogiem. Nie będziemy mieć tych rezultatów, które Bóg chce, żebyśmy mieli w naszym życiu, jeżeli my nie odważymy się być głośnymi przed Panem Bogiem. Bóg chce słyszeć nasze wołanie. Bóg chce słyszeć nasze wołanie, dlatego że to wołanie będzie przyciągało Jego błogosławieństwo do naszego życia. A Bóg jest dobrym Bogiem i On pragnie błogosławić każdego z nas. On bardziej pragnie nas błogosławić, niż my pragniemy Jego błogosławieństwa. Dlatego nasza postawa jest tak ważna. Postawa naszego serca jest tak ważna i nasze usta
są tak bardzo, bardzo ważne. Okay? Kochani, otwórzmy sobie może, podsumowując, wzywanie imienia Pańskiego jest to głośne wołanie kogoś przez wzywanie Jego imienia. W przypadku Nowego Testamentu, w przypadku nas, dzieci Bożych, jest to wzywanie imienia Bożego, wzywanie imienia Jezusa Chrystusa głośno. Głośno. Powiedziałbym nawet bardzo głośno. Nie wiem, co jest bardzo głośno dla każdego z nas, ale to jest tak, że wszyscy słyszą. Amen. To jest tak, że wszyscy słyszą. Okej, kochani, i otwórzmy sobie treny. Treny Jeremiasza są zaraz po księdze Jeremiasza. 3 rozdział. I od wersetu 55. Jeremiasz pisze tak. Wzywałem Twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Zobaczcie, prorok Jeremiasz był w głębokim dole. Czy ktoś kiedyś był w dole? Nie mówię o dziurze wykopanej, tylko w takim duchowym dole. Czy tylko ja byłem, i Arek, i Monika? Oj, Przemek był też. Kto nie był w dole może? Wszyscy byliśmy. W głębszym lub płytszym dole, ale każdy z nas był nieraz w życiu w dole. I Jeremiasz był w dole. Skoro prorok Boży, taki prorok jak Jeremiasz, znalazł się w dole, to znaczy, że każdemu z nas się może przetrafić. Amen? Ale tu jest coś napisane dalej. Kiedy Jeremiasz znalazł się w dole, co robił? Narzekał? Marudził? Wziął sobie trawkę powąchać? Nie. Nic z tych rzeczy. Wysłuchałeś mojego głosu, nie zamknąłeś swojego ucha na wołanie i błaganie moje. Co robił Jeremiasz, kiedy znalazł się w dole? Zaczął wołać do Boga. Zaczął wołać do Boga. Kochani, kiedy jesteśmy w dole, pierwsza rzecz, Bóg mówi, wołaj do mnie. Wołaj do mnie. Wołaj z całego serca, wołaj głośno do mnie. Nie siedź w tym dole. To nie jest miejsce, spadłeś tam, to jest okej, ale Bóg chce, żebyś wyskoczył z tego miejsca. Pierwszą rzeczą, co robisz, wołaj do Boga. Głośno wołaj do Boga. Nie szemraj. Wołaj na cały regulator. Zamknij się w pokoju, żeby cię nikt nie słyszał, jak się wstydzisz. I wołaj do Boga. Jeremiasz wołał do Boga. Boży prorok wołał do Boga. Werset 57. Zbliżyłeś się do mnie, gdy cię wzywałem. Zobaczcie, Jeremiasz mówi, pierw wpadł do dołu, później wołał do Boga. Jest napisane, że Bóg zbliżył się do niego, kiedy Jeremiasz go wzywał. I taka jest kolejność. Taka jest zawsze kolejność. My chcemy, żeby Bóg się zbliżył do nas, ale Bóg czeka na nasze wołanie. Bóg czeka na nasze wołanie. Bóg czeka na moje wołanie, na każdego z nas. Zbliżyłeś się do mnie, gdy cię wzywałem. Mówiłeś, nie bój się. Kocham ten werset. Bóg przyszedł do niego i mówi, nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie bój się, ja cię wyciągam z tego dołu. Nie bój się, Jeremiaszu. Wiecie, nie ma wspanialszej rzeczy niż usłyszeć Boży głos, kiedy jest się w dole. Wtedy wyskakujesz z tego dołu, nawet nie wiesz jak. Kiedy tylko usłyszysz kochanego Boga, cudownego Boga, który mówi do ciebie. Kiedy usłyszysz Jego głos w swoim sercu, jesteś wolny. Mogą się rzeczy natychmiast nie zmieniać, ale twoje serce się zmienia i wszystko widzisz inaczej. I Bóg cię wyprowadza. Bóg cię wyprowadza, bo Bóg takim Bogiem jest. On nie zaplanował, żebyśmy siedzieli w dole. Chociaż wpadniemy, Bóg zaplanował, żebyśmy szybko z niego wyskoczyli. Nie czy potrzebujemy miesiąca, dwóch, trzech, pół roku, jak niektórzy siedzą w dole. Bóg ma natychmiast rozwiązanie, żebyś z dołu wyskoczył. Ale my musimy wołać do Niego. My wołamy do Niego. I to nie muszą być piękne modlitwy. Po prostu wołaj do Niego. Wzywaj Jego imienia. Jezu, pomóż mi. Jezu, ratuj mnie. Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, Ty jesteś moim Królem. Jezu, pomóż mi.
Wołam z całego serca. To nie muszą być piękne paciorki. Po prostu wołaj z całego serca do Boga, który Cię kocha. Do Boga, który oddał swoje życie za Ciebie i chce dla Ciebie dobrze. Amen? Jeremiasz to uczynił i Bóg go podniósł i Bóg dał mu słowo. Kochani, otwórzmy sobie... Od kiedy zaczęło się wzywanie Boga w Biblii? I kiedy mówimy o wzywaniu, powtórzę jeszcze raz, mówimy o głośnym krzyczeniu do Boga, wołaniu, wzywaniu Jego imienia. Mówimy o czymś, co jest głośne. I będę to wiele razy dzisiaj powtarzał. Mówimy o czymś, co jest głośne. Kiedy ludzie zaczęli wzywać imienia Pana? Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, nie będę tych wszystkich fragmentów czytał, w 4 rozdziale, 26 werset. A trzeci syn Adama i Ewy, pierwszym był Kain, Abel i Set. Set był pierwszym człowiekiem, który wzywał imienia Pana Boga, czyli sam początek Biblii, sam początek Starego Testamentu. Ludzie zaczęli wzywać imienia Pana Boga. Czytamy dalej, że Abraham wzywał Pana Boga w 1 Mojżeszowej 12:8. Izaak wzywał Pana Boga, 1 Mojżeszowa 26:25. Mojżesz wzywał Boga, Job wzywał Boga. Boży ludzie w Starym Testamencie wzywali Boga, wołali głośno do Boga i Bóg odpowiadał na ich wołanie. Kochani, otwórzmy sobie Joela, trzeci rozdział, Księga Joela, jest pod koniec Starego Testamentu, strona 974, dla tych, którzy mają Brytyjkę. 974. Sekundka. Trzeci rozdział. Trzeci rozdział i pierwszych... Gdzie to jest? Pierwszych pięć wersetów. Jest napisane tak. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Starotestamentowi prorocy prorokowali o tym, co się będzie działo w czasach Nowego Testamentu, w czasach, kiedy my żyjemy. Okay? I wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie, i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą mieli sny, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Biblia mówi o wylaniu Ducha Świętego, o ponadnaturalnych, wspaniałych rzeczach, o tym, co Bóg dla nas przygotował. Także i na sługi, i służebnice moje w owych dniach wyleję mojego ducha. I ukażą znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i skupy ognia. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana. Werset piąty. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, zbawiony będzie. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, zbawiony będzie. Zobaczcie. Te rzeczy będą się działy. W jaki sposób ludzie będą mogli być zbawieni? Przez to, że będą wzywali imienia Pana. Że będą wzywali imienia Pana. Kochani, to jest tak ważne. Już prorocy Starego Testamentu prorokowali, że przyjdzie czas wylania Ducha Świętego i każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony, będzie wybawiony. Okej? Kochani, a więc po co? Przejdziemy... Po co mamy wzywać imię Pana? Po co mamy głośno wołać i krzyczeć do Niego? Po co? List do Rzymian 10:23, otwórzmy sobie. Dzisiaj mamy dużo fragmentów, ale wierzę, że są bardzo ważne dla nas. List do Rzymian 10:23. O, sorry, 10:13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Może przeczytamy od 9 wersetu. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem i Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają.
Jest jeden Pan, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Nieważne, czy jesteś Żydem, czy jesteś Grekiem, czy jesteś Polakiem, czy jesteś Portugalem, whatever, nie ma znaczenia. Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. I werset 13. Każdy bowiem, który wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Kochani, a więc pierwsza rzecz, wzywamy, wołamy do Boga. I to otwiera dla nas drzwi do zbawienia. To otwiera dla nas drzwi do Bożego Królestwa. Kochani, ja zauważyłem w swoim życiu, że ludzie, którzy otwierają bardziej swoje serce i wołają do Boga i głośno wołają do Boga, jakby są w stanie więcej od Pana Boga przyjąć, jakby to zbawienie w ich życiu manifestuje się w jeszcze bardziej piękny sposób. Ci, którzy otwierają swoje serce do Boga, żeby wołać do Niego, jakby widać to bogactwo zbawienia, które manifestuje się w ich życiu. Ja wierzę, że Bóg jest w stanie bardziej przemieniać to życie, kiedy my otwieramy się i zaczynamy do Niego wołać. Amen. Kochani, Księga Izajasza, 12 rozdział. Księga Izajasza, 12 rozdział. Od wersetu drugi, trzeci może. Zaufałem i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radości ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu: dziękuję Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraelski. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Kochani, ja wierzę, że bardzo często w życiu brakuje nam Bożej radości. Czy jest tak? Mariusz dzisiaj go nie ma, jest u swojego syna. On często modli się o Bożą radość, żeby Bóg nam dał radość. Kochani, ja wierzę, że Boże Słowo daje nam klucz, jak chodzić w Jego radości. Jeżeli naprawdę chcemy chodzić w Jego radości, a Bóg mówi: dziękujcie Panu. Pierwsza rzecz, dziękuj Panu. Im więcej Bogu dziękujemy, tym więcej Jego radości jest w naszym życiu. Wzywajcie Jego imienia. To jest bardzo ważne. Jeżeli chcesz chodzić w Bożej radości, musisz być głośny. Musisz być głośny. Musisz wzywać Jego imienia. Jest tak napisane. Wzywajcie Jego imienia. Opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. To jest trzeci klucz do tego, żeby chodzić w Bożej radości. Opowiadajcie ludziom o Bożych rzeczach. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. A niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj. Wykrzykuj Panu. Wiecie, to jest ważne. Biblia o tym pisze. Jeżeli chcemy chodzić w Jego radości, jest napisane: wykrzykujcie Mu. I śpiewajcie radośnie. Kochani, i wierzę, że kiedy my to robimy, przychodzi Duch Święty w taki specjalny sposób. On jest zawsze z nami. Ale kiedy my zaczynamy wzywać imienia Pana, głośno śpiewać, głośno krzyczeć przed Nim, Duch Święty przychodzi, wypełnia nasze serce i wypełnia nasze wnętrze i zmienia atmosferę, w której my żyjemy, zmienia nasze serca. Amen? I przychodzi radość Boża, ponadnaturalna radość Boża do naszego życia. Radość, która przychodzi przez moc Ducha Świętego. Kochani, którą my potrzebujemy, gdyż jest napisane, że radość Boża jest naszą siłą.
My potrzebujemy siły. My potrzebujemy, każdy z nas potrzebuje siły. Ja potrzebuję więcej siły. Każdy z nas potrzebuje więcej siły. Bóg daje nam narzędzie. Bóg pokazuje nam, w jaki sposób może być silniejszy. W jaki sposób może być radośniejszy. Wzywaj Pana. Wykrzykuj. Śpiewaj głośno. Nie śpiewaj pod nosem. Śpiewaj tak, żeby się te lampy trzęsły tutaj, żeby żarówki się paliły. Śpiewaj tak, jak możesz. Nieważne, czy jesteś w kluczu, czy nie. Whatever. Nie ma znaczenia. Ważne jest twoje serce. Jak zafałszujesz, jakie ma znaczenie? Bóg kocha twoje fałszowanie. Bóg kocha twoje serce. Ono jest najważniejsze. Więc krzycz przed Panem. Wołaj przed Panem. Radośnie. Z całej siły. Jurek, amen? Amen. Bo to sprowadza Bożą obecność. To sprowadza Bożą obecność. Boża obecność przynosi radość, a radość przynosi zwycięstwo w naszym życiu. Kochani, psalm 18. Otwórzmy sobie psalm 18. Werset 7. Autor mówi, w niewoli mojej, w niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mojego, z przybytku Jego i usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło do Jego uszu. W niedoli mojej. Czy ktoś był kiedyś w niedoli? Czuł się, jak jest w niedoli? Każdy z nas. Co robił prorok? Co robił autor? Chyba jest Dawid autorem tego psalmu. Wołał o pomoc do Boga. Jak jest nam ciężko, wołajmy o pomoc do Boga. On nas wyzwala. Dawid wołał do Boga i Bóg usłyszał jego wołanie. Otwórzmy sobie psalm 118 może na momencik. Psalm 118. I werset 5. Z ucisku wzywałem Pana. Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Amen. Z ucisku wzywałem Pana. Pan wyswobodził mnie. Wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Kochani, kiedy znajdujemy się w ucisku, Bóg mówi, wzywaj mnie. Wzywaj mnie. On przyjdzie i wyratuje nas z ucisku. Ale On czeka na to, że będziemy Go wzywać. Kiedy my Go wzywamy, jakby uwalniamy atmosferę Ducha Świętego, w której przychodzi wolność. Jest napisane, gdzie Duch Święty, tam jest wolność. Kiedy my wzywamy Jego, atmosfera Jego przychodzi, a w Jego atmosferze jest wolność. Amen? Kochani, On wołał w ucisku i Pan Go wysłuchał i Pan Go wyswobodził. Kochani, otwórzmy sobie psalm 86. Psalm 86. Werset 5. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy co? Którzy Cię wzywają. Bóg jest wielce łaskawy dla tych, którzy Go wzywają. Kochani, co to jest łaska Boża? To jest Jego przychylność. To jest to, że On daje nam rzeczy, na które myśmy nie zasłużyli. Okej? Bóg jest łaskawy. Bóg daje nam rzeczy, na które myśmy nie zasłużyli. Kiedy my Go wzywamy. Jakby jest to wielka Boża radość, kiedy Jego dzieci zaczynają Go wzywać, głośno wołać do Niego.
zwołać: Panie, ja chcę, żebyś był w moim życiu, przyjdź do mojego życia, ja chcę Ciebie więcej. Jezu, przyjdź do mojego życia, ja chcę więcej Twojej obecności. Jezu, Ty jesteś królem mojego życia, Ty jesteś Panem mojego życia. Kiedy dzieci Jego wzywają, kiedy zapraszają Jego imię do sytuacji, do okoliczności, On się objawia i daje swoją łaskę, daje nam rzeczy, o których nawet nie myślimy, na które nie zasłużyliśmy. On po prostu daje nam swoją łaskę, bo nas kocha. W jaki sposób to się dzieje? Kiedy my Go wzywamy. Kiedy my Go chcemy we wszystkim w naszym życiu. We wszystkim naszym życiu, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Jezu, Jezu, bądź ze mną w tym. Królu, bądź ze mną w tym. Boże, bądź ze mną w tej sytuacji. Kieruj moim życiem. Jezu, ja Ciebie ogłaszam moim Panem. Jezu, Ty jesteś moim Bogiem. Tobie ufam, Jezu. Kiedy to jest głośne, kiedy głośno zapraszasz Go do każdej sytuacji w swoim życiu, do wszystkiego, co się dzieje w swoim życiu, On przychodzi i objawia swoją łaskę. I objawia swoją łaskę. Kochani, to jest niesamowite, że On objawia swoją łaskę, swoją dobroć, swoją miłość, swoje zaopatrzenie. On daje wszystko tym, którzy Go wzywają. Amen? Kochani, otwórzmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział. Już byliśmy tam, ale otwórzmy jeszcze raz. List do Rzymian, 12 rozdział. 10 rozdział, przepraszam. Nie masz bowiem różnicy między Żydem i Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Zobaczcie, Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Ja wierzę, że poziom bogactwa w naszym życiu, Jego bogactwa, i nie mówię tutaj o pieniądzach, chociaż to jest jedna z rzeczy, ale poziom Jego bogactwa w naszym życiu tak bardzo zależy od tego, w jaki sposób i ile Go wzywamy w naszym życiu. Bóg jest bogaty dla tych, którzy Go wzywają. Czyli wzywanie, jeżeli chcemy doświadczyć bogactwa Jego, Jego bogactwa, Jego miłości, Jego radości, Jego pokoju, Jego odpocznienia, zadowolenia, spełnienia. Jeżeli chcemy doświadczyć Jego bogactwa w naszym życiu, wzywajmy Go. Jeżeli potrzebujemy więcej Jego bogactwa, wzywajmy Go więcej, bo On jest bogaty dla tych, którzy Go wzywają. On jest bogaty. Bóg jest bogaty i On jest chętny do dawania. Jego natura jest, żeby dawać. Jego serce jest, żeby dawać. W jaki sposób możemy przyjąć? Wzywajmy Go. Wzywajmy Go wszędzie, na każdym miejscu, w każdym czasie. Wzywajmy Go. Okay? A On będzie objawiał swoje bogactwo w naszym życiu. Kochani, jak wzywać Pana? Otwórzmy sobie 2 Tymoteusza 2,22. I to jest ważne słowo. 2,22. Gdzie to jest? 2 Tymoteusz. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj i zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana jak? Z czystego serca. To jest bardzo ważne. Ja wzywam Pana z czystego serca, to znaczy ja Go wzywam, ja Go zapraszam do mojego życia. Nie po to, żeby coś od Niego czerpać. Ja wzywam Go, bo ja chcę Jego samego. Bo ja chcę, żeby Bóg był w moim życiu. A to, że Jego błogosławieństwo przyjdzie, jest skutkiem ubocznym. Ale ja nie wzywam Boga do mojego życia, myśląc biznesowo, okej, jak to zrobię, to zarobię. Ja wzywam, bo ja Go kocham. Bo On przebaczył moje winy, bo On przebaczył moje grzechy,
bo On mnie tak ukochał, że oddał swoje życie na krzyżu Golgoty za mnie. I to jest to, dlaczego ja Go wzywam do mojego życia. To jest to, dlaczego ja tak bardzo chcę Go w moim życiu. On oddał siebie, żebym ja mógł dzisiaj żyć. On oddał swoje życie, żebym ja mógł żyć z Nim wiecznie. Ja Go kocham, bo On mnie ukochał pierwszy. Dlatego ja chcę Jego w moim życiu. A to wszystko, o czym mówiliśmy przed chwilą, jest skutkiem ubocznym. A więc wzywam Pana z czystego serca. Wzywam Go czystym sercem. Dlatego, że ja Go więcej i więcej chcę. Dlatego, że ja Go chcę więcej w moim życiu, że ja Go chcę kochać więcej. Ja Go chcę poznawać więcej. Ja Go chcę doznawać więcej, bo On jest tak wspaniały. Dlatego chcę Jego więcej w moim życiu. Amen. W księdze Sofoniasza 3:9 jest napisane o czystych wargach, żeby wzywać Pana czystymi wargami. A kochani, to jest tak ważne. Czyste wargi, nieobłudne wargi. Strzeżmy naszych warg, żeby były czyste, żeby nie mówiły rzeczy przewrotnych. Kochani, Bóg pragnie, aby nasze tak było tak, a żeby nasze nie było nie. I żeby nasze usta były czyste. Kochani, 2 Tymoteusza 2:22, czytaliśmy już to, że Paweł mówi, żeby Tymoteusz żeby wzywał Pana, żeby był z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Żeby był z tymi, którzy wzywają Pana. A więc wzywamy Pana w jaki sposób? Wzywamy Go razem, kiedy jesteśmy we wspólnocie, w kościele, na grupie domowej, kiedy jesteście w domach, kiedy jest dwóch i trzech, jest napisane, że Bóg jest między wami. Wzywajcie Boga, wzywajcie Jezusa, zapraszajcie Jego obecność, głośno. Ale też jest napisane w Psalmie 88, 10 werset, żeby codziennie wzywać Pana. Żeby codziennie wzywać Jego. Kochani, Bóg chce być taki realny w naszym życiu codziennie. On chce być realny w zgromadzeniach i On chce być realny codziennie w naszym życiu, w każdej sytuacji. On chce być realny. Bardziej i bardziej realny dla nas. Dlatego, że On nas kocha i chce być z nami. I chce być z nami. Chce być z nami nie tylko teologicznie, ale chce być z nami tak, żebyśmy wiedzieli, że On jest z nami. Amen. Kochani, niech nas Bóg błogosławi.